nadzwyczajną sesję Rady Miasta w piątkach. Proponowany porządek obrad, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-30. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Jest 14 radnych, 1 nieobecny. Proponowany porządek obrad, jeszcze raz powtórzę, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-30. Sesja została zwołana przeze mnie na wniosek burmistrza miasta Pionki o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Pionki. Odczytam, Państwo co prawda macie, ale odczytam ten wniosek. Ten dnia 10 listopada 2019 roku przewodniczący Rady Miasta Pionki wniosek burmistrza miasta Pionki o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki na podstawie artykułu 23 ustawy z Nowego Miasta 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednoliki, dziennik ustaw i tak dalej, podstawy prawne. Wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki. W uzasadnieniu niniejszego wniosku podaję, że potrzeba zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki wynika z potrzeby wydatkowania większych środków finansowych od zaplanowanych obecnie w budżecie na wykonanie zadania budowy pawilonu sportowego w Pionkach według nowego projektu. Cena najtańszej oferty uzyskanej w wyniku przetargu przeprowadzonego 9.11.2015 to kwota 2 328 941,31 zł. Przy kwocie 1 950 000 zł w budżecie. Do niniejszego wniosku zgodnie z treścią paragrafu 8 ustęp 1 ustęp 1 regulaminu Rady Miasta dołączam proponowany porządek obrad i projekt uchwały w razie zaopiniowania. Te załączniki Państwo macie. Jest proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji oraz proponowana uchwała zmiany wieloletniej. W takim razie, kto z Państwa, Panów Radnych chce zabrać głos? Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Nic. Proszę o przyjęcie porządku obrad. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu Państwu. Proszę. Pan burmistrz. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest spowodowana jej nagły charakter tym, że w wyniku kolejnego przetargu uzyskaliśmy kwotę oferowanego wykonawstwa stadionu przekraczającą zapisaną w budżecie wartość. Jak Państwo pamiętacie, na wniosek Pana Przewodniczącego, który uważam za bardzo dobry, obniżyliśmy kwotę wynikającą z kalkulacji inwestorskiej o prawie 600 000 zł, aby w ten sposób zachęcić oferentów do zbicia ceny. Operacja ta nie udała się. W wyniku pierwszego przetargu otrzymaliśmy kwotę wyższą od proponowanej. W wyniku drugiego przetargu, który przeprowadziliśmy, kwota ta uległa zmniejszeniu o 50 000 najniższej oferty. Niemniej nadal przekracza ona wartość, którą zapisaliśmy w prognozie finansowej na drugi rok. Zoszczędziliśmy, jak gdyby udało się poniżej wartości szacunku inwestorskiego zejść o ponad 200 000 zł, co uważam za sukces. I teraz od Państwa będzie zależało, czy prowadzimy poprawkę do budżetu, to znaczy do prognozy finansowej, po to, żeby rozstrzygnąć przetarg i wznowić pracę na stadionie w wersji wynikającej ze zmian projektowych, czy też nie wprowadzając tej kwoty dokończyć realizację stadionu
według pierwotnej koncepcji. Nie ma już możliwości, żeby ponawiać przetargu, żeby dalej procedować, ponieważ zgodnie z umową z Ministerstwa Sportu jesteśmy zobowiązani albo wnieść o przesunięcie terminu i zakresu wykonywanych robót, albo zakończyć je przez kraju stanie, ponieważ już do tego roku do końca on nie będzie możliwy do zrealizowania i zakończyć w starej wersji budowę stadionu. Jeżeli Państwo pozwolicie, ponieważ podczas poprzedniej sesji, kiedy Państwo wprowadziliście zmiany budżetowe umożliwiające zwiększenie, prawda, opowiadając się za tą nową wersję stadionu, niektórzy z Państwa radnych zwracali uwagę, że Komisja Infrastruktury czy Radni nie byli zapoznani z tymi zmianami i zakresem. Dlatego jeżeli pozwolicie na krótką prezentację, pozwolę sobie pokazać, żeby wszyscy radni mogli zobaczyć, jakie te zmiany są projektowe i o co tak naprawdę w tej zmianie chodzi, po to, żebyście Państwo mogli z czystym sumieniem podjąć decyzję podczas głosowania. Jeśli można pozwolić tylko o chociaż jedno światło, żeby zmniejszyć, to będzie pewnie to wyraźnie myśli. Proszę, nie mógł poprosić Pana Przewodniczącego o troszeczkę. Pierwotna wersja stadionu, którą Państwo i zaplecza stadionowego, którą mieliście Państwo możliwość obejrzeć, w moim przekonaniu, oczywiście subiektywnym, budziła następujące zastrzeżenia. Zastaliśmy oczywiście stadion na pewnym etapie już realizacji dość zaawansowany. Pierwsza rzecz to jest brak dostępu dla osób niepełnosprawnych, zarówno kibiców, jak i zawodników, czy też użytkowników zaplecza. O co chodzi? Proszę Państwa, w całym projekcie stadionu przewidziano tylko jedną łazienkę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Nie przewidziano miejsc na trybunach w tym zapleczu dla kibiców, aby oni mogli wejść i oglądać mecze, obserwować to, co się dzieje na stadionie, kibicować. Jak również nie przewidziano łazienek i ubikacji dla osób niepełnosprawnych w zapleczu. A więc jak gdyby wyeliminowano w ten sposób zawodników niepełnosprawnych z możliwości użytkowania zarówno jako kibice, jak i zawodnicy, czy też użytkownicy innych instalacji, które tam przewidziano. Brak zawłaszczenia większości miejsc siedzących naszych małych, ciężkich drogi zbyt wysokich. Jak Państwo widzicie, nad stadionem jest taki werecik malutki, sygnalizujący odbyty daszek, który nie zasłania całości wszystkich miejsc, które są tam przewidziane. Niestety jest to już zbyt zaawansowane, zbyt drogi, żeby przeprojektować. Zazdroszczę tym stadionom, które mają lekkie pokrycia chroniące przed słońcem i przed deszczem. Brak możliwości użytkowania pomieszczeń przez mieszkańców. Wynika to z braku wyodrębnionych części użytkowych, a więc nie da się tam w tej wersji, którą odziedziczyliśmy, wskazać miejsc użytkowanych głównie przez zawodników, sportowców, jak też miejsc innych, takich jak sauna, jak siłownia, która była przewidziana, czy sala, którą nazwano salę kondycyjną, przez użytkowników. Nie da się, one nie były po prostu wymieszane w ten sposób, że nie dało się ich ciągów wyłączyć. Brak również portieru i recepcji części socjalnej obsługi. Jak Państwo zobaczycie potem na planach, tam nie ma nawet kanciapy tak naprawdę do sprzątaczki, żeby mogła przechować tam rzeczy, żeby mogła tam korzystać. Brak możliwości wykorzystania komercyjnego odpłatnego, no bierze się to po prostu stąd, że jest brak wydzielonych ciągów, które nadawałyby się do obsługi komercyjnej. Brak wystarczających powierzchni dla zorganizowania profesjonalnej, wielofunkcyjnej siłowni. Wydzielenie powierzchni dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Przewidziano w starej wersji siłownię, której powierzchni zaraz Państwo zobaczycie w porównaniu, jakie są dla starej, dla nowej wersji. W moim przekonaniu siłownia ta, no, to ilość miejsca, która tam jest przewidziana, nie pozwalałaby na rozstawienie wystarczającej ilości urządzeń do ćwiczeń, również z wyodrębnieniem ciągów dla kobiet czy dla osób niepełnosprawnych. Brak wielofunkcyjnego zagospodarowania części jednostki biologicznej, sauna na parę. Zobaczycie Państwo, że w starej wersji była proponowana miejsce i przewidziana sauna sucha. W moim przekonaniu zbyt wiele powierzchni, zobaczycie Państwo, jest praktycznie nieużytecznych w tej starej wersji stadionu. Również koło sauny.
zbyt niskie postanowienie obiektu, poniżej poziomu jest na ulicy Sportowej. Widzieliście Państwo przy wejściu, że ulica Sportowa jest około metr wyżej od wejścia praktycznie do tej powierzchni. Będzie problem z podwodnieniem terenu, z zagospodarowaniem części wokoło tego obiektu i brak adekwatnego zagospodarowania terenu dla potrzeb tego stadionu. Władze poprzednie nie podjęły działań, na przykład tak jak my już w tej chwili konkludujemy ze starostem powiatowym, aby na przykład włączyć w miejsce parkingowe teren przylegającego na środki internatu do drogi umożliwiające powiększenie miejsc parkingowych wokół stadionu. Jeżeli mamy kibiców, jeżeli mamy zawodników, jeżeli mamy imprezy, one wymagają zaparkowania samochodów i tego w poprzedniej wersji nie przewidują. No i znaczy Państwu pokazano, może nie być wyraźnie, zaraz pokażę wyraźnie. To jest stara wersja planu stadionu i to jest zmieniona wersja pierwszego piętra stadionu. Jak one wyglądają dokładniej, to pozwolę sobie pokazać na troszeczkę innym przeźroczu. Proszę zobaczyć, to jest wersja stara. Tutaj ta część jest niezmieniona, to jest po lewej stronie, gdy do strony stadionu patrząc. Tutaj znajdują się trzy, o ile dobrze kojarzę, ubikacje. Jedna z nich jest dla osób niepełnosprawnych. To było jedyne miejsce, które zapewniono w tej wersji dla osób niepełnosprawnych. Nieprawdą jest to, co wyczytałem w internecie, napisał pan Mazur, że przewidywano pochylnie od strony ulicy Jana Pawła II dla osób niepełnosprawnych. W jednej z koncepcji znalazłem, jednej z pierwszych taką pochylnię, z której potem zrezygnowano. W realizowanym projekcie takiej pochylni już nie było. Zresztą byłaby ona zupełnie do niczego, dlatego że nie przewidziano odpowiedniego miejsca manewrowego dla wózków niepełnosprawnych na trybunach, a więc ta pochylnia prowadziłaby dla osoby niepełnosprawną do nikąd. Także jest to nieprawda, że przewidziano możliwość korzystania ze stadionu dla osób niepełnosprawnych. Teraz tutaj proszę zobaczyć, może pokażę od wejścia. Dobrze, tutaj jest proszę Państwa wejście do tego zaplecza stadionowego. Po wejściu mamy po tej stronie powierzchnia tego jest około, zaraz zobaczę, dokładnie, to jest numer 1, pomieszczenie numer 1, tak. Jest jeszcze wyżej. To jest pomieszczenie, sala kondycyjna. Widzicie Państwo, powierzchnia 97 m². Potrafi sobie wyobrazić, co to zapotrzebowanie na tę salę kondycyjną. Oto jest to pomieszczenie. Jedynie jako taką salę do ćwiczeń, no bo jak sobie to inaczej można wyobrazić. My w wersji tej zmienionej projektu tą całą powierzchnię, tą przeznaczyliśmy pod saunarium. Proszę zauważyć, tutaj jest magazyny dla tej sali kondycyjnej. Tutaj mamy korytarze. I tutaj mamy po prawej stronie, mamy przewidziane w tej tutaj części, to mamy saunę suchą, proszę zobaczyć. Wokół sauny suchej tutaj mamy jakieś pomieszczenie takie wypoczynkowe. Po prawej stronie numer 9, proszę zobaczyć, mamy pomieszczenie zupełnie niewykorzystane, które nazwano tutaj jako 9 pokój wypoczynkowy. Nie wiem dla kogo, widocznie też po saunie, jak rozumiem. Czyli ta cała część, proszę zauważyć, tyle powierzchni praktycznie jest niewykorzystanej. Jest tutaj łazienka z ubikacją i tutaj jest pokój dla masażu. Dalej mamy, proszę Państwa, dwa pokoje numer 10 i numer 11. Numer 10 zaznaczony jako pomieszczenie z łazienką z ubikacją i dla sędziego. Numer 11 wskazano po prostu jako pokój z łazienką, na przykład dla trenera czy dla obserwatora. Zobaczcie Państwo, numer 10 pokój trenera, numer 11 pokój. Praktycznie no, przeznaczenie nie wiem. Teraz mamy kolejną rzecz. To jest to główna część sportowa zawodnicza. To znaczy mamy dwie części szatni. Po lewej i po prawej stronie. Szatnie są tutaj z wieloma stanowiskami dla zawodników do rozebrania się. I mamy tutaj trzy prysznice, łazienka z ubikacją i z lewy do umycia rąk. Dalej mamy wejście ewakuacyjne i dalej mamy olbrzymie pomieszczenie. To pomieszczenie, proszę Państwa, przewidziane jest w projekcie na siłownię.
Proszę zobaczyć, jest numer 19, mamy siłownię, powierzchnia 79 metrów kwadratowych. Mamy tutaj jeszcze numer 20 i 21, to są pomieszczenia schowek i kotłownia. A teraz pokażę Państwu, zmienię tę wersję tego. Wersja nowa parter. I powiększymy to. Przede wszystkim, proszę Państwa, tutaj w tej części zmienia się wejście do obiektu po to, żeby rozdzielić część zawodniczą używaną przez zawodników grających na stadionie, czy na przykład klub sportowy, od części, która może być użytkowana przez, jednocześnie nawet przez innych użytkowników z zewnątrz. Dotyczy to saunarium, dotyczy to fitness i dotyczy to siłowni. Wejście mamy tutaj, proszę Państwa, w tym miejscu. W tym miejscu. Przy wejściu mamy portierne, przy wejściu mamy schowek. Jest to miejsce, gdzie można wydawać ręczniki, klucze, sprzedawać jakieś odżywki, jakieś inne rzeczy. Tutaj przy wejściu mamy miejsce na bankomat z kawą, poczekalnię i mamy łazienkę ogólnodostępną dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie mamy część zawodniczą, sportową, po lewej stronie mamy część kondycyjną, odnowę biologiczną. Proszę zauważyć, tego nie było w poprzedniej wersji. Tutaj przewidzieliśmy, znaleźliśmy takie pomieszczenia pod trybunami, które można wykorzystać i mamy tutaj WC dla personelu i szatnie dla personelu. Mamy tutaj schowek, na bieliznę czystą, na brudną i czystą oraz pomieszczenie na środki czystości porządku. I teraz po przejściu tutaj, po wyjściu na korytarz mamy następujące rzeczy. W tej części, która kiedyś była w poprzedniej wersji przewidziana jako sala kondycyjna, mamy saunarium. Przy wejściu do saunarium mamy miejsce na zostawienie ręczników czy innych rzeczy. Po prawej stronie tutaj mamy saunę suchą. A tutaj mam jeszcze, przepraszam, pokażę, tutaj jest oczywiście jeszcze łazienka przy wejściu. Mamy saunę suchą, saunę mokrą. Mamy tutaj prysznic z takim pojemnikiem do schładzania. Mamy tutaj tak zwaną komorę, tą mroźnię to się nazywa. Mamy wygospodarowany dodatkowy natrys. Ta część jest ładnie oddzielona od pozostałej części wypoczynkowej. Tu mamy leżanki wypoczynkowe, leżanki podgrzewane. Po środku mamy tak zwaną fontannę z miejscami do masażu stóp. Tutaj mamy miejsce na jacuzzi. I tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze miejsce na tak zwaną saunę infrarady. To jest taka sauna, gdzie na podczerwień. Także to jest cały kompleks saunarium. Tutaj mamy, proszę Państwa, wejście do windy dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego tutaj jest winda? Winda podraża inwestycje około 100 tysięcy złotych. Dlatego, że gdyby obiekt miał być sporadycznie wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne, wtedy można by się zastanowić nad pochylnią przy schodach, która pozwala wciągnąć się osoby niepełnosprawnej. Natomiast my chcielibyśmy, żeby ten obiekt, szczególnie te, na górze jest fitness, tam jest siłownia, żeby osoby niepełnosprawne, szczególnie w okresie, kiedy są na przykład zajęcia szkolne, kiedy osoby starsze, osoby z problemami ruchowymi chcą przyjść na rehabilitację, na zajęcia ruchowe, żeby mogły wygodnie korzystać. Dlatego też uważamy, że taka winda wygodna nie jest już dzisiaj zbytkiem, ale powinna być standardem w obiektach przydatności publicznej. Proszę Państwa, tutaj mamy dwie szatnie dla kobiet i dla mężczyzn. One są oddzielone, jeżeli się nie pomylę, w tym miejscu. I tutaj w szatni mamy, proszę zobaczyć, szatnie. Tutaj mamy natryski. Tutaj mamy, to jest natrysk, o ile dobrze pamiętam, dla taki ten szeroki, dla osób niepełnosprawnych. Aha, to tutaj, przepraszam, źle pokazuję. Co się dzieje tutaj? Tu jest szatnia, ta to jest cała szatnia, to jest łazienka, tu jest łazienka dla osób niepełnosprawnych, proszę zobaczyć. Tutaj mamy natryski, natrysk jeszcze jeden, tutaj mamy ubikację, tutaj mamy zlew, miejsce na suszarkę do włosów. Tutaj mamy ciąg schodów, który prowadzi na pierwsze piętro.
Tutaj przypomnę, mamy winny dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony mamy analogiczną, troszeczkę inaczej ułożoną, podobnymi funkcjami łazienka dla użytkowników, na przykład dla mężczyzn. Czyli mamy dwie łazienki z szatniami, które pozwalają na obsługę zarówno saun, jak i fitness i siłowni. To wszystko znajduje się, proszę Państwa, po jednej stronie obiektu. Teraz pokażę drugiej strony. Tutaj mamy tą część sportowo-zawodniczą. A więc mamy, tak samo proszę zauważyć, tutaj może trochę źle widać ten murek. To jest szatnia jedna, to jest szatnia druga. Między tymi szatniami udało nam się wcisnąć, to jest łazienka, umywalka i natrysk dla zawodników niepełnosprawnych. Tutaj przy wejściu mamy ciąg szatni, tutaj mamy jeszcze kabiny takie do przebrania się, a tutaj mamy wygospodarowane miejsce, przesłonięte po jednej stronie i po drugiej dla masażysty, żeby każda drużyna nie ma swojego masażysty, to żeby można było tutaj w tym obiekcie z tego skorzystać. Powiększyliśmy również w ten sposób, w każdej z tych szatni mamy powiększoną o jeden ilość natrysków i wprowadzone, czego nie było przy wypisu ławów. Proszę wyobrazić, że jest 30 zawodników ćwiczących, to czy chłopcy, czy kobiety potrzebują szybko skorzystać, a nie stać w kolejce do łazienki czy do ubikacji. Czyli to są dwie połączone w ten sposób, znaczy dwie szatnie. Natomiast w tym miejscu, które poprzednio było przewidziane jako siłownia, wygospodarowany jest, oczywiście pozostawiony jest ciąg ewakuacyjny, tej komunikacji ewakuacyjnej i mamy tutaj pokój dla zarządu klubu sportowego. Tutaj mamy pokój dla sędziów czy obserwatorów z łazienką i tutaj mamy, tak jak poprzednio, troszeczkę inaczej ułożone, to jest miejsce suszarnia i pralnia dla odzieży sportowej. Tak wygląda piętro parter. Teraz nowe piętro. Nowe piętro jest bardzo proste, proszę, tutaj troszeczkę przeszkadza nam tylko niestety ten układ tych niepotrzebnie zostawionych linii przebywanych. Ja go troszeczkę pomniejszy, będzie może lepiej widać. I proszę zobaczyć, tutaj mamy oczywiście wjazd winną osoby niepełnosprawnej lub wejście z pierwszego piętra, Państwo widzieliście, dla klatki schodowej. Tutaj już w tym ciągu mamy pomieszczenia dla rozstawienia różnych zestawów na siłowni. Również to całe pomieszczenie to są dla różnego rodzaju rowerki, siłownie z wydzielonymi sekcjami dla kobiet, dla osób niepełnosprawnych z różnymi instrumentami. Tutaj mamy, proszę Państwa, część socjalną z łazienkami dla personelu, dla trenerów, czy rehabilitantów. I tutaj mamy wygospodarowane pomieszczenie, to jest pomieszczenie dla fitness, także można, tutaj jest siłownia, a tutaj mamy zajęcia fitness. Tak wygląda, proszę Państwa, tak wyglądają te zmiany projektowe. Pozwólcie Państwo teraz, że pokażę, jakie są różnice między starą i nową wersją projektu. Przy czym zauważyliście Państwo, że w tej wersji osoba niepełnosprawna może korzystać zarówno jako zawodnik ze stadionu, z instalacji sportowych, jak również z tej części rekreacyjno-odnowy biologicznej generalnie rzecz biorąc. Więc tak, wartość, wersja stara, wersja nowa. Wartość kosztorysowa 2 567 000. Przepraszam bardzo, kosztorysowa jest inna. Przepraszam, to jest wartość inwestycyjna. Kosztorysową gdzie indziej pokażę trochę. Przepraszam, to jest błąd. Wartość nowa 4 500. Wartość kosztorysowa wynosiła 3 700 000, o ile pamiętam z grosza. No to będzie widać. Inaczej rzekszy, pierwsza rada, która podejmowała decyzję o podjęciu tej inwestycji, godziła się na to, aby wydać na to 3 800 000 mniej więcej złotych. Nowa wersja to jest 4 500, a więc no, z uwzględnieniem tej, co już jest wydana. Tak, no tak, w całości. Obiekt sezonowy, proszę, widzieliście Państwo, że praktycznie rzecz biorąc tamten obiekt nadawał się do korzystania w okresie późno-jesienno-zimowym, ponieważ zawodnicy nie korzystają wtedy ze stadionu, znajduje się tam tylko siłownia w sumie, którą można wykorzystać, czy salę kondycyjną, więc obiekt praktycznie rzecz biorąc przez 1/3 roku byłby nieużytkowany. Tutaj mamy obiekt całoroczny, z którego można korzystać przez cały rok.
użytkownicy, tylko i wyłącznie piłkarze zawodnicy. Natomiast tutaj mamy piłkarze zawodników, w tym niepełnosprawni kibice i zawodnicy, nie pokazałem jeszcze na zewnątrz wydzielone przy pani sekcje z ciągiem dojścia dla wózków dla osób niepełnosprawnych. W tym niepełnosprawni kibice i zawodnicy możliwość zabiegów rehabilitacyjnych i wykorzystania w sposób komercyjny, bo to też trzeba powiedzieć, że ta część nadaje się do wydzierżawienia, do odpłatnego przez miasto wejścia do wynajmowania godzin w siłowni, w fitnessie czy w saunarium. Powierzchnia użytkowa zaplecza. W obiekcie pierwotnym mamy 661 metrów kwadratowych. W obiekcie tym po przebudowie mamy 1012 metrów kwadratowych. Sposób użytkowania. Tutaj tylko niekomercyjny, ponieważ brak zaplecza obsługi, recepcji i tak dalej. Praktycznie nawet, tak jak mówiłem, nawet dla sprzątaczki nie ma żadnej części przewidzianej. Tutaj, jeśli chodzi o część nową, niekomercyjny w części sportowej, to jest po prawej stronie, co Państwu pokazywałem, komercyjny fitness, saunarium, siłownia. Wyposażenie. Całość obiektu na koszt miasta, w tym sauna. Widzieliście Państwo, że tam sauna również była, tylko sucha. Z dużą ilością powierzchni niewykorzystanej. Tutaj mamy na koszt miasta tylko część sportowa, dlatego że, co dalej pokażę, mamy uzgodnienia i szanse, żeby wyposażenie z całego saunarium, jak również fitness i siłowni, można było dokonać w oparciu o środki z PROW-u tak zwanego, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inne. Brak wyodrębnionych części użytkowych. Tutaj mamy wyodrębnione części użytkowe, czyli da się podzielić na sekcje użytkowe. Powierzchnia sauny. W pierwotnej wersji mieliśmy 29 metrów, tutaj mamy 83 metry. Powierzchnia siłowni, pierwotnej, nie po prawej stronie, którą Państwu pokazywałem, 79 metrów, tutaj mamy 128 metrów kwadratowych. Powierzchnia fitness. Tutaj gdybyśmy uznali, że ta sala kondycyjna niewykorzystana po drugiej stronie jest jak gdyby salą fitness, to przyjęliśmy, to jest 97 metrów kwadratowych, ta nowa sala fitness to jest 127 metrów kwadratowych. Łącznie w wersji starej mamy 206 metrów kwadratowych, w wersji nowej 339 metrów kwadratowych. Pomieszczenia recepcji. Tu nie ma, tu tak. Łazienka dla niepełnosprawnych nie ma, jest. Zaplecze dla personelu nie ma, jest. Podział wspólnych powierzchni użytkowych nie ma, tak. Sala fitness, tak, nie. Tutaj jestem zastrzeżeniem, że można by wykorzystywać tą salę, tak. Koszt użytkowania szacunkowo 50 tysięcy złotych rocznie w całości na koszt miasta. Tych szacunków dokonaliśmy na prośbę pana wiceprzewodniczącego. Obejmuje to podgrzewanie wody na tryskach, dostarczenie energii, oświetlenia dla obiektu. Czyli media. Czyli media. Natomiast tutaj ten koszt będzie oczywiście większy, ale ten koszt będzie, tutaj napisali pracownicy, podzielony między miasto i dzierżawce. Naszym dążeniem byłoby tak, żeby umowa dzierżawy pokrywała w całości koszty utrzymywania obiektu. Teraz tak, stara wersja, proszę Państwa. Kosztorys inwestorski, to jest ta kwota, o której mówiłem przed chwilą. To było 3 765 tysięcy. Na taką kwotę godziła się poprzednia rada, aby podjąć inwestycję. W efekcie oferty udało się rozbić o 1 200 tysięcy, bardzo dużo. Koszt inwestycji, który został podjęty w wersji starej, to jest 2 567 tysięcy. Środki Ministerstwa Sportu przewidziane na tę wersję to 450 tysięcy złotych. Udział miasta w związku z tym, ta kwota miasta to jest 1 927 tysięcy złotych. Wyposażenie. W tym wypadku musiałoby się ono dokonać na koszt miasta, ponieważ byłoby rzeczą, no, obejmuje to oczywiście wyposażenie siłowni, znaczy przepraszam, do szatni oraz wyposażenie, czyli budowa tej całej zaproponowanej tam suchej sauny, wyposażenie siłowni. Oczywiście, proszę Państwa, jest to szacunkowy koszt, dlatego że siłownię można wyposażać w sposób taki, jak mamy na przykład, jeżeli ktoś był dawno na basenie, to widział, co tam stało, albo w nowoczesne urządzenia, które przyciągają użytkowników. Nawet w tej chwili w szkole numer 5 mamy co najmniej 5-10 chłopców ćwiczy na byle jakich urządzeniach. Łączny koszt miasta to jest ta kwota plus ta, czyli 2 177 tysięcy plus oczywiście zagospodarowanie terenu. Tę wartość pisałem po to, żeby wyprzedzić tutaj wypowiedzi pana radnego Pacana, dlatego że w obu przypadkach zagospodarowanie terenu nie wchodzi w koszt inwestycji. To żeby było jasne i żeby nie szczepić sobie języka. Nowa wersja. Wartość wykonanych robót. To jest, znaczy tych już wykonanych robót, to jest 2 191 000.
Najkorzystniejsza oferta to jest 2,328 mln. To jest ta, którą uzyskaliśmy teraz. Jak przypomnę, ona nie udało nam się uzyskać o 600 tysięcy mniejszej od kalkulacji inwestorskiej, ale udało się uzyskać o 200 tysięcy mniejszej niż kalkulacji inwestorskiej w wyniku tych dwóch przetargów. Wartość inwestycji bez wyposażenia to jest 4,520 mln w tej nowej całej wersji. Środki Ministerstwa Sportu, możliwa wartość dofinansowania do 33%. Jest to zadanie oczywiście, ale myślę, że jest to zadanie w dużej części wykonane. Czyli wartość dofinansowania z ministerstwa szacujemy na około 1,5 mln zł. Wyposażenie, środki z lokalnej grupy działania 483 tysiące złotych. To jest saunarium, to jest, że tak powiem, wypasiona siłownia. To są również w tej części niekomercyjnej szatnie dla sportowców. Wyposażenie, przepraszam bardzo, tutaj jest szatnia dla sportowców, znaczy ta pozostała część tutaj jest dodana. 50 tysięcy liczymy, że to jest ta część, że tak powiem, niekomercyjna. Plus oczywiście to jest zagospodarowanie terenu tak jak tam, tak i tutaj. Przy czym, ponieważ podjęliśmy takie starania, one się już konkludują o zamianie terenów z powiatem, dlatego też wzdłuż tutaj ogrodzenia przejmiemy teren z powiatu, gdzie jest internat. To umożliwi budowę parkingów i jednokierunkową drogę odwodową. Wartość inwestycji miasta po odjęciu dofinansowania z ministerstwa, czyli to jest ta kwota minus 100, to jest 3,029 mln. Łącznie planowane dofinansowanie z ministerstwa i z RGD to jest 1,974 mln zł. A teraz podsumowanie. Wartość stara, nowa i różnica. Wartość kosztorysowa zadania bez wyposażenia to jest kosztorysowa ta kwota, to jest różnica. Powierzchnia salny siłowni i fitness 108 m2, przepraszam, nie umiem teraz tego, muszę to wjechać jeszcze raz, przepraszam. I to nie tą stroną myszki, pozwólcie Państwo, że szybciutko wrócę do tego miejsca, dobrze? Powierzchnia użytkowa zaplecza 607 m, 1012 m. Środki zewnętrzne 450 tysięcy, 1,970 tysięcy. Koszt utrzymania 50 tysięcy tylko z budżetu miasta, koszt pokrywany przez dzierżawcę. Tryb w obiektu sezonowy całoroczny, niepełnosprawny nie. Tak, użytkownicy, piłkarze i zawodnicy, mieszkańcy w tym niepełnosprawni. Chcę jeszcze pokazać, proszę Państwa, tutaj toczą się nadal jeszcze dla tego projektu rozmowy z projektantami dotyczące elewacji budynku. Chcę pokazać, jakie te rzeczy, że tam się pojawiają, które nie... To jest druga już wersja, pierwsza, którą mi zaproponowano, została odrzucona. Tutaj jest zaznaczone miejsce, proszę Państwa, w świetle ulicy sportowej w perspektywie. Będziemy widzieć takie coś. Mnie się to nie podoba. To jest takie, gdyby zasłonięta ścianą płaską zakończona ulica. Tak jakby zastawiona. Przy obu budynkach, czyli z jednej strony internet, z drugiej strony budynek Czerwonego Technikum, które są znacznie wyższe, wyglądać to będzie w moim przekonaniu bardzo nieinteresująco. Zwracam uwagę również na to, już tutaj poprawiono. To już kończę. To jest jedna z... Nie gramy mi tego chyba w całości. Przepraszam, bo tutaj było gdzieś. Jeszcze zobaczę raz. Aha, to jest wersja, która już zaczyna nabierać kształty, które mi się podobają. Chciałbym, żeby w perspektywie ulicy pokazało się coś interesującego i jakiś ciekawy akcent architektoniczny. Prosiłem, żeby projektant przewidział charakterystyczne dla Piony, dla naszej architektury tutaj zwieńczenie tej ściany. Również druga jest powtórzona po to, żeby nawiązać ten projekt, który nie jest takim przemysłowym, kwadratowym budynkiem, ale wnosi jakąś ciekawą wartość. Dziękuję. Zechce Pan może skierować już. Proszę Państwa,
traktuję wystąpienie pana burmistrza jako głos w dyskusji, w związku z tym bardzo proszę państwa o zabieranie głosu w powyższej sprawie. Kolega radny ma się. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Z wielkim zaciekawieniem przyglądałem się prezentacji pana burmistrza. I powiem panie burmistrzu, piękny projekt. Może i funkcjonalny, ale zadaję sobie pytanie, czy nas stać w obecnej sytuacji finansowej na taką inwestycję. Będąc konsekwentny w swoich działaniach, oświadczam, że jestem przeciw zwiększaniu środków finansowych na przebudowę obiektu na stadionie. Byłem przeciwny na 12 sesji zmianom w budżecie i zmianom w wieloletniej prognozie finansowej w postaci zwiększenia środków na przedmiotową inwestycję. W moim przekonaniu budowa ta powinna być zakończona i przynajmniej od pół roku służyć naszym mieszkańcom. Miasta. I choć mamy już listopad 2015, inwestycja ta utknęła w martwym punkcie. Uważam, że należy ją jak najszybciej zakończyć według pierwotnego projektu, a środki, o które pan burmistrz występuje w dniu dzisiejszym na nadzwyczajnej sesji, przeznaczyć na rozbudowę basenu miejskiego i tam zlokalizować saunę, krioterapię, siłownię oraz całą odnowę biologiczną według już przygotowanej koncepcji przez naszych poprzedników, czyli przez wcześniejszą Radę Miasta. Ona już jest gotowa, ta koncepcja, nadmieniam. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że projekt na pierwotną inwestycję przebudowy stadionu kosztował około 20-22 tysiące. A pański, panie burmistrzu, projekt w postaci przebudowy już istniejącego obiektu na ten projekt miasto wydało już 45 tysięcy złotych z publicznych środków. Mam poważne obawy w przypadku uzyskania przez pana zgody Rady Miasta na przedmiotowe przedsięwzięcie, że inwestycja ta pochłonie ogromne środki publiczne, nie do końca, podkreślam, w tej chwili oszacowane i zamknie całkowicie na kolejne 3 lata naszej kadencji inne tak bardzo potrzebne dla mieszkańców, a ułatwiające życie inwestycje. Nadmienię tylko plany zagospodarowania przestrzennego wraz z wykupem gruntów pod budowę jednorodzinną, drogi miejskie, chodniki, parkingi, odwodnienia, czy też instalacje burzowe. Na koniec chciałbym zapytać pana burmistrza, czy posiada pan wiedzę o kosztach ponoszonych przez, użyję tu słowa, bogate miasto Kozienice na utrzymanie infrastruktury, o której dzisiaj debatujemy. Bo przecież po oddaniu jej do użytku miasto będzie musiało ją utrzymać. Nasze miasto, którego sytuacja jest w tym momencie, określę to, tragiczna. Dlatego panie burmistrzu, dodatkowo jeszcze chciałbym zapytać, czy te koszty, czyli wyposażenie spoza jak pan przedstawił tutaj, spoza budżetu, czy one są już uzgodnione, poczynione, czy pan ma jakieś uzgodnienia na formie pisemnej, czy są tylko zabiegi o te środki.
Mając powyższe na uwadze, będę głosował przeciw. Dziękuję. Panie radny, ja nie jestem w stanie, przepraszam bardzo, ale mój umysł nie jest w stanie tego zrozumieć. Z jednej strony, z taką troską, wypowiada się pan o możliwościach finansowych, o strasznych kosztach utrzymania obiektu. Zwracam panu uwagę. Proponuje pan, żeby nagle podjąć inwestycję budowy bzdurnego, moim zdaniem, brodzika koło basenu za duże pieniądze. Ja pokażę państwu ten projekt, tak samo jak ten pokazałem, żebyśmy widzieli, o czym mówimy. Tak samo pokażę panu projekt wydatkowany ze środków publicznych, szanowny panie, na zniszczenie sali widowiskowej w MOK-u. Pokażę. Tak samo jak mogę pokazać jeszcze inne. I jeżeli pan mnie pyta, czy ja się orientuję, ile na obiekty sportowe wydaje miasto Koźmicy, to pan odpowiada. Na basen swój wydaje 2 miliony ze środków swoich dopłaca. Mam pytanie, czy pan w związku z tym, mówiąc z taką współczuciem nad losem naszego miasta i stanem finansów i sugerując, żebyśmy zrezygnowali z tego, za 1 000 000 złotych, proszę pana, za 1 000 000 złotych, bo tyle musielibyśmy jak gdyby do wersji pierwotnej dopłacić. I pan chce nas zaproponować, zachęcić, żebyśmy podjęli budowę bzdurnego brodzika koło basenu za ponad 3 miliony złotych i dopłacali do tego basenu, bo nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że podgrzewanie takiej masy wody, jak jest w brodziku, wymaga olbrzymiej energii. Czy pan w budżecie znajduje w tej chwili, teraz 1 000 000 złotych jednorazowo pan nie potrafi znaleźć, ale już przez następne lata po wybudowaniu tego brodzika koło basenu, ten 1 000 000 złotych trzeba by co roku dopłacać. Raz milion panu szkoda, ale pan chce zasugerować, żebyśmy wybudowali ten brodzik koło basenu, nazywany szumnie akwaparkiem, z rzekomo odpadowego wody ciepłej, której nie ma póki co dzisiaj w mieście. Więc ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Przepraszam bardzo, chyba jestem mało pojemny. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Kolega Pacer, kolega Sokołowski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja uważam, już mówiłem wcześniej, pomysł Pana Burmistrza jest spóźniony, ponieważ bryła obiektu jako taka została wybudowana i pomysł jest za późno. To jest raz. Po drugie, to jest budynek budowany na potrzeby, jak we wszystkich miastach budujemy obiekt jako trybuny i zaplecze pod spodem wykorzystane te obiekty. My chcemy rozbudować to do części rekreacyjnej, ale ja uważam, że to nie to miejsce, nie ta ilość powierzchni, którą byśmy chcieli zadysponować i nie w tym czasie, i nie w tym czasie chyba finansowym naszego miasta. W związku z tym ja będę głosował przeciw temu projektowi i proponuję, żebyśmy zrobili według starej wersji to, co spełniało wszystkie normy potrzebne w założeniu, w koncepcji i w dokumentacji jako trybuny i pomieszczenia dla sportowców i proszę nie spłycać, że to tylko dla jednego klubu sportowego, dla wszystkich sportowców w naszym mieście i wiele elementów, które chcemy rozbudować teraz, już tam było i to było na nasze potrzeby i na ten nasz piątkowski sport by było wystarczające. Uważam, że chyba nas w tej chwili nie stać na to i jeśli mamy wydać w tej chwili 2 328 000, to jest tylko tak zwana budowlanka. Coś będziemy rozwalać, coś będziemy stropy zrywać, coś będziemy od nowa budować i to będzie tylko koszty tej budowy. Resztę trzeba wyposażyć. Pan burmistrz mówi, to stąd będą pieniądze, to stąd będą pieniądze. Może i będą. Na dzień dzisiejszy to jest tylko teoretyczne założenie. W związku z tym, jeśli wydamy na budowlankę, to za chwilę będziemy musieli wydać pieniądze i będziemy siedzieć na następnej sesji, żeby dać na coś następnego, na wyposażenie.
Ale jak zrobimy już wyposażenie, to nijak się ten stadion i te trybuny będą miały do całego obiektu. Trzeba zrobić bieżnie. A jak zrobimy bieżnie, to nijak się będą miały pozostała 3/4 część trybun do pozostałych trybun, żeśmy zrobili, bo tamto są stare, zniszczone, zdewastowane. Trzeba poddać je renowacji. To są następne koszty. Dobrze, parkingi, dojazdy zrobimy w ramach działu budżetowego 600. W porządku. Niech tak będzie. Wykazane tutaj 1 974 000, że mogą być pozyskane. Jest to takie dofinansowanie iluzoryczne, że może tak, natomiast te 450, które było, to jest twarde, bo to jest już na papierze. W związku z tym, gdybyśmy zrobili w starej koncepcji, dołożyli te 400 000, tak jak wymagał projekt, to zostanie nam z tych 2 328 000, o których dzisiaj rozmawiamy, 2 000 000 i moglibyśmy zrobić bieżnie, moglibyśmy zrobić trybuny, moglibyśmy zrobić ekstra siłownię, prawdopodobnie by zostało jeszcze pieniędzy. Moglibyśmy zrobić to, co w tej chwili usłyszałem wczoraj, nową koncepcję, nową propozycję. Oświetlenie boiska treningowego. Za te 2 miliony byśmy to wszystko zrobili i we wrześniu byśmy oddali obiekt do użytku w całości. Stadion w wersji pierwotnej, z bieżnią, z trybunami dookoła, z oświetleniem boiska, z parkingami. We wrześniu mamy zakończone słowo stadion w Pionkach. I my przechodzimy do naszych inwestycji innych. Natomiast przegłosowując Ci tą uchwałę, bierzemy od razu Ci do wiadomości sobie, że to będzie inwestycja, którą będziemy realizować całą kadencję. To będzie priorytetowa, jedna ciągła inwestycja. I żebyśmy tylko skończyli. Także ja będę głosował przeciw, ponieważ ładnie to wszystko wygląda, pięknie, tylko że nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Jest miejsce na rekreację, na te elementy, które pan burmistrz tutaj... Ja bym chciał, żeby one były w Pionkach, żebyśmy to mieli. Ale mamy inne miejsca i zazwyczaj się robi to przy basenach. Projekt, który był, może niedoskonały, o którym tu kolega wspomniał i pan burmistrz opowiadał co do basenu, ale ktoś kiedyś miał z tyłu głowy, mu się lampka świeciła, że trzeba szukać jakichś pomysłów poszukania środków. Sami nic nie wybudujemy z takich rzeczy, o których teraz mówimy, z naszych pieniędzy. Trzeba było szukać środków i rozbudować basen i przy basenie, owszem, takie rzeczy można by było zrobić, jak dzisiaj proponuje nam pan burmistrz. Dlatego ja będę głosował przeciw tej propozycji. No, jeśli dwie osoby są przeciw, no to wypadałoby, żeby chociaż jedna była za. Ja myślę, że nie jedna osoba, nie tylko ja będę za tym, żeby w nowej wersji stadion dokończyć. Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, czy mój poprzednik, czy jeszcze wcześniej kolega, który tu przedstawiał, rozmawiamy o obiekcie, który de facto ktoś będzie miał klucze w ręku, przyjdzie, potrenuje, otworzy, zamknie, wyjdzie. Ile tu nas siedzi i 99,5% naszego społeczeństwa będzie może zobaczyć ten kluczyk, że ktoś kiedyś otworzy, wejdą zawodnicy, odegrają co swoje, zamkną, wyjdą i się skończy. Oczywiście, gdybym te projekty widział w poprzedniej kadencji, że tak jest, to bym od razu powiedział, że nie zawracajmy sobie głowy. Na starej trybunie drewnianej był napis PRO w 1926 roku, i były świetne kluby, świetne zespoły i była zwykła drewniana trybuna. Nie ma się to w żaden sposób, żeby to przekładać do dzisiejszej piłki nożnej, do powiedzmy grania, osiąganych wyników, że muszą być obiekty za 2 miliony złotych. Gdybym wiedział, że to tak będzie, że ktoś będzie miał klucz, otworzy, uruchomi szatnię na mecz niedzielny czy tam środowy, wejdzie na 2 godziny, zamknie i wyjdzie, to w ogóle pytanie, po co wydawać było 2,5 miliona złotych w tamtą kadencję? No zastanówcie się. Przecież nikt z tego nie będzie korzystał.
Będzie sobie ktoś tam siedział, zrobi kawę, herbatę, sędzia przyjedzie, zobaczy, odwizda, mecz się skończy później. Przyjdą zawodnicy, no może potrenują, no może. Ja nie jestem przeciwko piłce nożnej ani zawodnikowi. Mamy dzisiaj takie czasy, że powinna być szatnia, powinna być przebieranie z prawdziwego zdarzenia i natryski z prawdziwego zdarzenia. Ale mówienie tak, jak niektórzy przedmówcy mówią, że zrobimy gdzieś przy basenie, przy obiekcie przedwojennym, co nikt nie pozwoli na przedstawienie jednej cegły. Po co tutaj dywagować jakieś robienie, coś ze starego basenu? Cieszmy się, że mamy ten przedwojenny basen, że dzieci na lekcje będą chodzić. Żadnych zawodów tam się nigdy nie odbędą. Żadnych zawodnicy tam trenować nie będą, chociaż pamiętacie, że i w Pionkach były osiągnięcia i młodzież trenowała i jeździła i zdobywała medale. To jest zupełnie inna sprawa i do tego nie potrzeba jakichś super obiektów. My rozmawiamy tutaj, że miasto, społeczeństwo, szkoda, że was nie było. Wczoraj była strategia rozwoju naszego miasta. Z radnych było bardzo mało osób. I co Pionki? Nie liczcie na to, że przyjdą przemysły, że przyjdzie precyzja, przyjdzie nie wiadomo co do Pionek, bo nie przyjdzie. I uświadomcie sobie, że nie przyjdzie. My jesteśmy położeni w Naturze 2000. Naszą zaletą to, że mamy prawie dookoła lasy, że mamy wodę. Mamy super tereny, a jak przyciągniemy zawodników? Pamiętacie, że przyjeżdżały pierwszoligowe zespoły, nocowały gdzieś tam w internacie czy gdzieś. Teraz mamy już hotel, jak mamy przyzwoitą halę sportową. Jak zrobimy odnowę biologiczną, jak odnowę biologiczną zrobimy, to jest ciąg, jeden ciąg od hali sportowej poprzez basen, poprzez stadion, gdzie można się odprężyć, zrelaksować, wykorzystać to w jakiś sposób. Żona z koleżanką omawiają się, siadają do samochodu, żeby pojechać na jakąś siłownię, na pływanie gdzieś tam do Kozienic. Po co? W Pionkach może być? Może być. Słuchajcie, czy do Zwolenia, czy gdzieś. Może być gości jesteśmy? Nie jesteśmy gości. Natomiast mówienie, że gdzieś tam jest jakaś siłownia, gdzieś tam małe pomieszczenie klaustrofobiczne, gdzie stoją kilka, tak jakbyśmy o 1/3 tej salki wzięli i mówili, że tu jest siłownia, nie jest. Nie jest. Ja sobie wyobrażałem, że tam jeszcze może z większym rozmachem pan burmistrz podejdzie i przeszklone zrobi coś takiego jak w Baradomiu, czy gdzieś widzimy, że są przeszklone ładne obiekty i stoi na jednej hali na przykład 30-40 maszyn do ćwiczenia i wtedy ludzie z Pionek przyjdą i będą ćwiczyć i zostawią pieniądze. A wiedzą, że w godnych warunkach się wykąpią, wezmą sobie saunę i wrócą do domu, to wieście mi, wyłożą 50 czy 30 zł, żeby raz na miesiąc sobie to zafundować. I takich ludzi jest dużo. Natomiast gadanie jakieś, że powiedzmy, że w takiej formie, że powiedzmy tylko dla piłkarzy, że tylko tego, no po co? No to po co? To w ogóle zastanów się, po co to było robić. Ja w ogóle jak zobaczyłem te mury później po wybudowaniu, to byłem wściekły, że ktoś zabetonował ulicę sportową. Bo to wygląda tak, jakby komuś się zachciało zabetonować tą ulicę. I to, co burmistrz powiedział, że tam metr niżej, w ogóle chore jakieś pomysły w ogóle były z tym. Jeśli ja bym już to projektował, to bym zrobił jakąś przeszkloną tym, żeby kitok otwierał się na ulicę. Zrobiłbym jakiś wjazd na stadion, tak jak wszystkie stadiony mają, że pod trybuną dzieci, które biegają jakiś bieg uliczny czy coś, mogą sobie biec ulicą sportową prosto na płytę startową, gdzie będzie się kończyć kolarstwo, bieganie, sport, coś takiego. A nie ulicą wojewódzką, gdzie praktycznie przejście w Pionkach graniczy z cudem, że nikogo nikt nie zabije. Przez ulicę tutaj na ten. No to zastanówcie się, mówienie, że tam jest główne wejście, że coś takiego, jakie główne wejście? Tam nie ma. Tam jest po prostu, to było dobre w okresie powojennym, jak budowali się tam po powojennym ten stadion budowali i trzy samochody w Pionkach były, no. I 7 koni. No. Słuchajcie, no, jeżeli dzisiaj podchodzimy do tematu, to nie to, że tak powiedz, ja was muszę przekonywać, tylko zastanówcie się, jeśli mamy milion dołożyć, to dołóżmy ten milion i zróbmy coś porządnego raz w Pionkach, żeby to było na lata. Bo nie ma możliwości, że zrobimy coś takiego przy basenie, a może sobie wymyślimy coś na stałym, a następną, co bym sobie życzył, żeby burmistrz podszedł do tematu, to zamknięciem całego tego ciągu po tej stronie toru powinno być jak najszybsze wybudowanie stawu dolnego w Pionkach. Bo staw górny to jest wyprawa dla ludzi. Nie mówimy, że Pionki mają staw. Pionki nie mają stawu, bo to jest wyprawa dla większości ludzi. Natomiast dolny staw, słuchajcie, to by ożywił całe miasto. Dolny, nie górny. Górny to jest przemysłowy, był użyty do poboru wody, dlatego kiedyś do rekreacji, bo ten dolny. Dlatego jeszcze raz apeluję, że pomysł jest dobry.
Jeżeli już wydatkowane zostały ponad 2 miliony złotych, to ten 1 000 000 złotych nas nie uratuje, a dużo ludzi będzie z tego korzystać i będzie jakiś plus z tego wszystkiego. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Stara wersja zakładała ile nowych etatów w mieście, a nowa wersja ile potencjalnych etatów? Ile osób może znaleźć zatrudnienie? Na zewnętrznym miastu. Proszę państwa, stara wersja praktycznie żadnych etatów nie zakładała. Natomiast nowa wersja zakłada tak na około od 6 do 10 etatów. To są trenerzy, to są recepcjoniści, to są fizjoterapeuci i tak dalej. Kolega Ośladek, na chwilę, bo może ktoś jeszcze chce. Proszę bardzo, kolega Ośladek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja byłem zwolennikiem wielkim, zresztą tak jak i wszyscy, mi się wydaje, w plankach, żeby powstały te trybuny, żeby tam powstał obiekt. Zresztą takie były wymagania, bo dzisiaj już, jeżeli klub nie spełnia pewnych wymagań, prawda, to już to już niestety nie przeznaczy sensu, prawda? Dlatego w tej wersji starej już były może ten klub dostał licencję, prawda, na rozgrywanie tam zawodów. Ja przyznam szczerze, że pilnie i bacznie obserwowałem, przypatrywałem się, analizowałem jedną wersję i drugą. Powiem tak, szczerze, to jest moje zdanie, że po dzisiejszej jeszcze tutaj prezentacji jestem zdecydowany i zagłosuję za tą nową wersją, dlatego że jeździłem już troszeczkę z racji swojego tam tutaj tego, można powiedzieć, takiego zawodu, no w cudzysłowie, po tych obiektach różnych i zgodzę się z panem burmistrzem. Dzisiaj się już nie buduje jakichś takich, tylko żeby tam było, żeby przetrwać, prawda? Tutaj, tak jak Krzysiu zaznaczył, są przeszklone szyby, są obiekty ładne, piękne. Ja wiem, że to kosztuje, ja rozumiem, że to kosztuje. Tylko że jeżeli mamy zrobić już coś naprawdę na lata i dla wszystkich, prawda? Klub sportowy Pro Piątki by miał jeszcze lepiej. Mieszkańcy zaznaczający szczerze osoby niepełnosprawne też by korzystały. Etaty, poważna sprawa, co Jacek powiedział, by jakieś się tam znalazły przy dzisiejszym bezrobociu, prawda? I tutaj jestem zdecydowanie za tym w tej chwili, żeby poprzeć tą wersję droższą, ale mi się wydaje, że na dzisiejsze czasy, no, świat idzie do przodu, technika idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, prawda? I tutaj zdecydowanie bym poparł tą wersję. Tutaj pan Paca zaznaczył takie sprawy, bo to są bardzo ważne sprawy według mnie, sprawę bieżni. Ale tu tak jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, ta bieżnia to będzie na pewno w perspektywie, prawda? I będzie to kwestia tylko, mi się wydaje, czasu, żeby powstała porządna bieżnia, tak samo jak oświetlenie boiska bocznego. Mi się wydaje, że to nie jest znowu taki ogromny koszt, żeby takie boisko, nie mówię o jakichś tam Jupiterach, prawda? Tylko tak, żeby tam mogli zawodnicy trenować, prawda? Bo to jest problem, jak ma oświetlenie, prawda? Dlatego ja powiem sam swoje zdanie, że jestem zdecydowanie i będę głosował za tą nową wersją, ponieważ przekonał mnie burmistrz do tego i powiem uczciwie, że mi się wydaje, że służyłoby to wszystkim mieszkańcom, prawda? Taka jest prawda, wszystkim mieszkańcom i zrobilibyśmy drogą rzecz, nawet bardzo drogą, ale bardzo porządną. Także dziękuję bardzo. Proszę bardzo, sprawdzam jeszcze. Ale pan już nie ma możliwości. Ale możemy dwa razy zabrać głos. Dobrze, proszę bardzo, czekam. Ktoś z państwa jest zainteresowany? No w takim razie kolega Maślanek, bo wcześniej się zgłosił. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zapytać pana burmistrza i proszę, chciałbym, żeby pan burmistrz udzielił odpowiedzi nam, opinii publicznej. W jaki sposób została zakończona, zerwana umowa, czy też porozumienie zostało podpisane
z wykonawcą pierwotnej wersji inwestycji na obiekcie. Jak to posunięcie ze strony miasta będzie miało wpływ na całość inwestycji? I kolejne pytanie moje, trzecie. Co z gwarancją na wykonane roboty przez pierwszego wykonawcę? No i jeżeli Rada dzisiaj zagłosuje za pomysłem pana burmistrza, jakie będą warunki gwarancji drugiego wykonawcy? Panie burmistrzu, 2 minuty. Proszę państwa, umowę zakończono za porozumieniem stron. To jest raz. Druga rzecz. Wykonawca, który podejmuje się kontynuacji zadania, przyjmuje na siebie gwarancję za całość tej budowy. Gwarancja jest 6-letnia. Dziękuję uprzejmie. Kolega mnie uprzedził. Wczoraj żeśmy na ten temat rozmawiali na komisji. To pytanie zadawałem panu burmistrzowi. Te pytania chyba się powtórzą, ale chcę też publicznie, żeby to było odnotowane. Ja inaczej nie będę zadawał pytania, tylko będę prosił, aby w imieniu miasta pan burmistrz i jego służby zadbały o to, aby firma, która budowała obiekt i zostało jej przerwane wykonanie, nie rościła sobie później roszczeń i nie chodzili, żebyśmy nie chodzili po sądach. Tak samo jeśli chodzi o zejście z placu budowy. I też mam prośbę, abyśmy my jako miasto Pionki zadbali o to, aby to, co zostało do tej pory wykonane, a wykonawca wykonując te prace wiedział, jaka gwarancja na to wszystko ma być, żeby to było zapewnione, żeby później nie było przepychanki, kto za co odpowiada. Dziękuję. Chodzi mi tylko o zadbanie dzisiaj o te elementy, jako miasto. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Pozwólcie pan. Kolega Wójcik. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Mój przedmówca, pan Stanisław, właśnie wspomniał na ten temat i pan mówił, że zakończenie inwestycji dotychczasowej było zakończeniem porozumieniem. Czy w tym porozumieniu jest jakiś zawarty punkt, który jakby ta firma, która wyszła z budowy, nie będzie sobie w przyszłości rościła jakichś odszkodowań z tytułu jakby przerwania tej inwestycji, z której musiała zejść, bo z tego co wiem, to była podpisana umowa na granicach inwestycji. Chciałbym, żeby pan burmistrz mi na ten temat odpowiedział, czy w razie jakby przejęcia tutaj inwestycji przez innego inwestora, firma poprzednia nie będzie sobie rościła żadnych odszkodowań i tak dalej. Dziękuję. Czy pani wiceburmistrz może... Ja chciałbym, żeby pani wiceburmistrz odpowiedziała, ale chcę wyręczyć, ponieważ pani wiceburmistrz ma problem z gardłem. Napisała mi na kartce, więc proszę sobie odczytać. Porozumienie stron bez prawa do odszkodowania, więc wszystko jest w porządku. Państwo pozwolą, że ja też wezmę udział w dyskusji. Postaram się bardzo krótko. Nie będę się deklarował, jak będę głosował, bo to jest w tej chwili bez żadnego znaczenia. Proszę państwa, czuję się ofiarą pewnych zaburzeń, które ciągną się już kilka lat. Otóż jako Rada Miasta w tej kadencji, w tej chwili stoimy przed dylematem, stoimy w dużym rozkroku, przed dylematem, jaką decyzję podjąć. W sprawie, w której jak gdyby, z którą nie mamy nic wspólnego, można powiedzieć. Absolutnie nic wspólnego. A teraz powiem, dlaczego tak uważam. Otóż uważam tak dlatego, że jak dowiaduję się od osób, które były radnymi poprzedniej kadencji,
a są i w tej Radzie radny Sokołowski, radny Kęska, radny Myśliwiec. Do projektu pierwszego mieli dostęp wyłącznie nieliczni. Wyłącznie nieliczni. To była zamknięta, bardzo wąska grupa ludzi, do których niektórzy należeli, a inni nie. I nie mieli żadnego wpływu na to, jak tamta rada głosowała i podejmowała jakie decyzje. To jest sytuacja skandaliczna, kiedy nie udostępniając pewnego materiału, wypuszcza się ludzi, w krótko mówiąc, w maliny. Ponieważ robiono gest, a ja wiem, bo byłem świadkiem jednej z takich rozmów, gest wobec klubu, który miał być falą wynoszącą niektóre osoby podczas wyborów. Gest wobec klubu piłkarskiego konkretnie. Dlatego podejmowano takie decyzje. To jest po prostu... Ten projekt jest bękartem, takim mentalnym bękartem, który został zbękarcony po raz drugi. I bez wahania powiem to w tej chwili, dlaczego tak uważam. Otóż dlatego tak uważam, że w momencie, kiedy nastąpiły zmiany w trakcie ostatnich wyborów, a przypominam, że są to wybory, były to wybory jednomandatowe, kiedy nie było koalicji, grup startujących, startowali poszczególni ludzie, poszczególne osoby. Nie było grupowych, partykularnych interesów, tylko były po prostu osoby, które startowały z poszczególnych dzielnic miasta. Nagle zetknęły się, przerwana została pewna ciągłość wzajemnych koterii, adoracji i układzików. Nastąpiło wejście zupełnie nowych osób, które stanęły przed tym bękartem po raz drugi. A ten bękartyzm, niestety muszę to powiedzieć, po raz drugi spowodował pan burmistrz Zawory. W jaki sposób? Właśnie w taki sposób, do którego przynajmniej miał odwagę się przyznać w pewnym momencie, kiedyśmy o tym rozmawiali tutaj. Mianowicie, skoro w momencie, kiedy stwierdzi, że ten projekt jest niewłaściwy, bo nie był właściwy, samowolnie, w cudzysłowie to mówię, bo do pewnych granic miał to prawo, dokonał jego zmiany, nie informując o tym Rady i wprowadzając zmiany, które wyglądają tak, jak wyglądają. I teraz możemy sobie siedzieć tutaj i 10 dni, dywagować, dyskutować i rozmawiać i roztrząsać problem, czy ktoś popełnił błąd, czy nie popełnił, czy było fajnie, czy nie było fajnie, czy ktoś na tym coś ugrał, czy nie ugrał. To my mamy problem, z którym nie powinniśmy w ogóle mieć do czynienia. Bo tamta władza powie, no to oni nam zepsuli taki piękny projekt. A ten burmistrz, czyli ta władza, powie, ta rada pozwoliła mi albo nie pozwoliła mi zrobić taki piękny projekt. A społeczeństwo będzie siedziało, patrzyło w komputer i będzie się zastanawiało i znowu będzie miało wodę z mózgu, bo niestety nikt nie zna prawidłowej odpowiedzi. Nikt nie zna prawidłowej odpowiedzi. My po prostu musimy w tej chwili zrobić jakiś gest, a możemy zrobić, mamy tylko zero-jedynkowy wybór, żadnego innego. Dlatego proponuję przerwę i spotkanie się za 15 minut. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Wznawiam
obrady 17 na zwyczajnej sesji Rady Miasta Piątki. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do głosowania, chcę jeszcze oddać głos koledze Wojciechowi Banasiowi, który zaprezentuje stanowisko Klubu Radnych Porozumienie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. Ja rzeczywiście nie wypowiadam się we własnym imieniu, tylko w imieniu klubu. Powiem, jak my w tą sprawę widzimy. Przede wszystkim to nie bardzo zgadzamy się z postrzeganiem tej kwestii, że decydujemy na dzisiejszym posiedzeniu, czy budujemy stadion w wersji starej, czy nowej. Dlatego, że Rada Miasta tej kadencji podjęła już decyzję, że budujemy stadion w nowej wersji. Dla nas, dla naszego klubu nie ma dyskusji co do tego, czy możemy wrócić do wersji pierwotnej. Jesteśmy konsekwentni i konsekwentnie stoimy na stanowisku, że budujemy w nowej wersji. Niemniej jednak, dostrzegając problemy finansowe miasta, widząc również oczekiwania mieszkańców w innych obszarach funkcjonowania dnia codziennego Pionek, będziemy za odrzuceniem tej uchwały, zobowiązując jednocześnie, licząc na to, że władze miasta, pan burmistrz, pani burmistrz, dokonają renegocjacji, ewentualnie pewnych przesunięć w projekcie i uda się zrealizować nową wersję w kwocie 1 950 000. My oczywiście jesteśmy realistami i oglądając ten piękny projekt pana burmistrza, wiemy, że z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Być może z czegoś będzie trzeba troszeczkę przesunąć w inną perspektywę. Ale głęboko wierzymy, że uda się po dokonaniu drobnych przesunięć, drobnych zmian wybudować wersję, która będzie satysfakcjonowała i klub piłkarski, i mieszkańców miasta, i będą w tej nowej wersji zagwarantowane te funkcje, o których burmistrz mówił, dlatego że wersja nowoczesnego budynku no jest nam bliska i uważamy, że tak powinniśmy budować w XXI wieku. A propos jeszcze tych wystąpień takich, które jakby chcą, nie wiem, cofnąć Pionki troszeczkę do tyłu, to, proszę Państwa, no, myślę, że one są wypowiadane troszeczkę za bardzo na wyrost i chyba niepotrzebne. My jesteśmy za odrzuceniem tej kwoty 378 tysięcy i liczymy, że burmistrz nową wersję zaproponuje na wersji 1 900 000. Panie burmistrzu, nie będzie dyskusji. Nie, no, ale słuchajcie, to bez sensu. Czyli po prostu będzie pan się ustosunkował wbrew mojej woli? Ja chcę zabrać głos przed głosowaniem w tej sprawie, ponieważ ona jest bardzo istotna. Ja muszę to powiedzieć. Jeżeli pan odczuwa taką potrzebę wręcz, że tak powiem, genetyczną, to daję panu dymu. Proszę Państwa, genetyczną czy genetyczną, bo to jest troszeczkę Państwo tutaj chyba troszeczkę nie macie świadomości, to więc chcę to wiedzieć. Proszę Państwa, nie ma już czasu na to, żeby zmieniać wersję, żeby renegocjować. Myśmy ten czas wykorzystali maksymalnie, dwukrotnie ponawiając przetarg i w tej chwili nie ma możliwości. Żaden z oferentów w drodze negocjacji nie obniży ceny o 380 tysięcy złotych. Jeżeli dzisiaj Rada odrzuci ten projekt, to my nie mamy żadnej innej możliwości. Wznawiamy realizację projektu według starej wersji po to, żeby wywiązać się z zobowiązań wobec ministerstwa. Gdybyśmy robili to zadanie samodzielnie, bez współfinansowania ze strony środków zewnętrznych, moglibyśmy przesuwać, moglibyśmy sobie dawać czas. W tej chwili go nie ma. Kończy się rok, ministerstwo czeka. Odsuwaliśmy ten moment maksymalnie, ile się dało. Byliśmy z panią burmistrz dwukrotnie w ministerstwie po to, żeby uzyskać przesunięcie, zrozumienie. Ministerstwo czeka, ponieważ ma projekt, który jest w trakcie realizacji z terminem, który został przekroczony już o wiele miesięcy, bez wniosku ostatecznego dotyczącego terminu i kwoty. Jeżeli więc Państwo dzisiaj odrzucicie ten wniosek, to oznacza i chcę, żeby to było jasne dla wszystkich. Kończymy ten stadion. Że stadion jutro wznawiamy według starej wersji po to, żeby wywiązać się z obowiązków wobec ministerstwa. Natomiast chcę dopowiedzieć rzecz jeszcze jedną. Ponieważ tutaj pan przewodniczący raczył powiedzieć słowa, które myślałem, że nie będę musiał komentować, ale w związku z tym stanowiskiem muszę skomentować.
Proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek zadanie na wiele, że wiem, rąk projektować. Ja informowałem Państwo, Państwo głosowaliście, Państwo na każde moje pytanie mieliście możliwość uzyskania odpowiedzi, wglądów, każde dokumenty, bo urząd i mój gabinet jest otwarty. O każdej porze, jeżeli nawet mam spotkanie, ja wychodzę na każdą prośbę radnego, żeby udzielić odpowiedzi skierować do pracownika, który jest do tego przewidziany. Gdybyście Państwo dzisiaj byli tak mieli powiedzieć, które z elementów rzekomo samowolnego projektowania przez burmistrza, tego czy innego, proszę Państwa, nie ma innej możliwości. Każde zadanie inwestycyjne ma gdzieś autora, konsultanta głównego, generalnego do tego, żeby udzielać wskazówek projektantowi. Proszę to zrobić tak albo inaczej. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że będziemy na przykład głosować, czy na Radzie, czy w jakimś innym forum, czy w tym sale, to w tym miejscu, czy w tym miejscu? Sobie tego nie wyobrażam. Dlatego też ja, moim zadaniem jest przygotowywanie w najlepiej pojętym interesie publicznym projektów, planów, propozycji uchwał, a Państwo macie prawo swobodnej oceny, udzielenia uwag, wskazówek do zmian, które ja, jeżeli uznaję za stosowne, wprowadzam w życie. Państwo, jeżeli uznajecie za stosowne, przegłosowujecie moje propozycje i wprowadzacie je w życie, albo też je negujecie i odrzucacie. Więc chcę raz jeszcze powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli Państwo odrzucicie ten wniosek, to znaczy jednoznacznie to, żeby była sprawa jasna. Ja nie podejmuję się, bo już nie ma na to czasu, nie ma żadnej możliwości, jest koniec praktycznie listopada, do końca grudnia jesteśmy zobligowani wobec ministerstwa do przekazania ostatecznej informacji. Więc jeżeli Państwo dzisiaj odrzucicie, nasza informacja będzie dotyczyła tego tylko, żeby przesunąć termin. No bo on już i tak jest przesunięty, a realizację zakończymy na projektu. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja jestem tylko w kwestii odpowiedzi. Panie burmistrzu, ani ja, ani nikt z radnych nie jest zainteresowany uczestnictwem w procesie projektowania obiektu budowlanego i ustalenia pokoików. Chcę jedynie przypomnieć, że decyzje o wstrzymaniu tamtego działania budowlanego i zarządzeniu stworzenia nowego projektu budowlanego podejmował Pan samodzielnie, jednoosobowo. O tym mówię. Ja nie mówię o interwencjach. To tutaj, na tej sali, po wielu miesiącach, kiedy projekt już był gotowy, my dowiedzieliśmy się, że taki proces jest w toku. O tym mówię. Prawda. Oczywiście, że prawda i nie będę w tej chwili podejmował dyskusji i Pan to sam przyznał na tej sali. Można w każdej chwili odtworzyć zapisy tej sesji, na której to było mówione i spotkania, na którym to było mówione. I wszyscy radni to doskonale pamiętają. Ja również. W związku z powyższym uważam, że wyczerpał się czas na dyskusję w tej kwestii, tym bardziej, że jak Pan wie, zaproponował Pan jeszcze dzisiaj kolejną sesję nadzwyczajną, o której za chwilę Państwa poinformuję. W związku z powyższym... Panie Przewodniczący, przepraszam, w sprawie formalnej, ja raz zabierałem głos i nie wiem, czy Pan może mi zabronić jeszcze raz na ten głos. No nie mogę. Ale prosił o bardzo krótką wypowiedź jeszcze. Dobrze, w takim razie proszę jeszcze raz krótką wypowiedź. Króciutko, panie przewodniczący, naprawdę bardzo króciutko. Ja mam apel tutaj do Państwa klubu, żeby może jeszcze raz zrobić przerwę, jeszcze raz rozważcie, bo ja tu chciałem uzupełnić, bo zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, że w sumie to rozpatrujemy tutaj dobro mieszkańców, prawda? Czyli ten obiekt tak naprawdę to tak. Od strony sportowej. Trener będzie miał jeszcze lepsze możliwości, jeszcze większy komfort pracy. Zawodnicy będą jeszcze mieli wygodniejsze treningi, lepsze treningi na lepszym obiekcie, na lepszej siłowni, w lepszych warunkach. Czyli tak, dochodzą osoby niepełnosprawne, wszyscy sportowcy na tym skorzystają, prawda? To trzeba głośno powiedzieć. Mieszkańcy też. A jeszcze bardzo ważna sprawa. To ja też jestem zdecydowany, ludzie w Pionkach już mają dosyć, żeby to stało i po prostu tylko, żeby to tylko, że stało. Jeżeli wstrzymamy to teraz, to ja rozumiem, że to jeszcze by się jeszcze opóźniło. Ja... Teraz mówisz, powiedział, że nawet już nie ma możliwości. Dlatego ja apeluję, nie wiem, bardzo bym prosił, żebyście jeszcze raz przeanalizowali temat,
bo mi się wydaje, że podejmujemy bardzo ważną uchwałę i no, czuję tak wewnętrznie, że naprawdę no, zrobimy na złość mieszkańcom, chyba naprawdę, i sportowcom, bo ja sam w tym siedzę kupę lat i naprawdę uczciwie mówię, z czystego serca podejmuję tę decyzję, bo to jest dla wszystkich lepiej. Czyli dla mówię, dla wszystkich, dla kadry, dla trenerów, dla piłkarzy, dla zawodników, dla wszystkich. Dlatego jestem zdecydowany, nie widzę tutaj takiej sytuacji, żeby ktoś na tym stracił. Ja rozumiem, koszt, rozumiem, ale zrobimy to, że wszyscy na tym wygrali. Dziękuję bardzo. Zaczynamy ponownie dyskusję? Nie, nie zaczynamy. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Ja proponuję jeszcze 5 minut przerwy, dlatego że myślę, że tutaj prosilibyśmy jeszcze Burmistrza może o pewne sprecyzowanie dokładnej kwestii i 5 minut wydaje mi się, że tak ważnej sprawie nie uczyni wiele, a z punktu widzenia prawności decyzji może nam bardzo pomóc. Jesteśmy do dyspozycji z panią Burmistrz tutaj, także jeśli są pytania w czasie przerwy, zapraszam. Ale może zrobimy przerwę taką naprawdę przerwę, nie bez tutaj bez tego. To jest gabinet pana burmistrza. No to zapraszam, zapraszam do gabinetu. Zaraz. Podjąć jakąś decyzję w takim razie. Ja mam pytanie w takim razie. Zwracam się w tej chwili do całej Rady. Kto z Państwa jest za zrobieniem kolejnej przerwy i podjęciem rozmowy o charakterze, technicznym? To będzie przerwa techniczna, nie będzie to przerwa o charakterze, powiedzmy, indywidualnym czy organizacyjnym, ale uzgadniającym, to bardzo bym prosił, żebyście podjęli decyzję wspólnie, nie chcę jej brać na siebie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, mając świadomość tego, że sytuacja nie jest prosta, że sytuacja jest skomplikowana. No niestety musimy przeprowadzić operację na tej karcie, bo to jest tej karcie. Ale to może zarzucić sam sobie, panie przewodniczący. Ale ja chciałbym znać państwa uwagę w postaci podniesienia ręki. Państwa uwaga, że pan wie, co zrobić przerwę. Proszę o podniesienie ręki. To przerwę przesuwamy. To jest za przerwa. To jest za przerwa. Pan, proszę bardzo, to jest pan właśnie. To jest za. To jest za, tak? Za. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Raz. Przerwa. Ile? Jesteśmy na miejscu. Wznawiam obrady 17. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Pionkach. Proszę Państwa, mamy głosować nad nie nad 400 tysiącami. Mamy głosować nad wieloletnim planem inwestycyjnym, którego częścią jest właśnie to przedsięwzięcie, o którym dyskutujemy. W związku z tym, że postawiono nas w sytuacji, kiedy mamy głosować nad całością tego planu, to ja proponuję pewną zmianę. Mianowicie chciałbym zaproponować najpierw przegłosowanie poprawki w tym planie, polegającej na usunięciu jednej pozycji w kwocie 130 tysięcy złotych,
a następnie głosowanie całego planu, nie ruszając żadnych innych elementów, co jednoznacznie sugeruje, że efektem głosowania po zaakceptowaniu tej poprawki będzie nowy, piękny, satysfakcjonujący wszystkich stadion piłkarski użyteczności publicznej kampanii. I chciałem zgłosić wniosek po głosowaniu Państwa o usunięcie dokładnie. Pani skarbnik, poleci jednocześnie wykonanie tego wojska, tej decyzji. Kwoty 130 tysięcy złotych. Liczba porządkowa 1, 3, 2, tak? Właściwie rok 2016, a nie rok 2015. To zostajemy na 100 tysiąc. Okej? W takim razie zgłaszam poprawkę o usunięcie kwoty 100 tysięcy złotych z limitu na 2016 rok w paragrafie opracowania dokumentacji budowy dróg oraz infrastruktury w obrębie ulic Piłsudskiego i Kościuszki. Kto z Pani Panów Radnych? Ale to jest... nie ma. Tak, jeszcze raz wyjaśnijmy. Dyskusja może. No. Bardzo proszę. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę Pani Maśka. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać Panią Skarbnik, bo większość Radnych nie bardzo wie, na czym ta zmiana polega, jakby Pani była uprzejma wytłumaczyć tą zmianę. I konkretnie na dokumentach poprosiłbym, żeby Pani pożyczyła od przewodniczącego. Obojętnie od którego radnego. Dziękuję. Tak. Na stronie trzeciej. Pozycja ostatnia. Ostatnia pozycja, opracowanie dokumentacji budowy dróg oraz infrastruktury w obrębie ulic Piłsudskiego i Kościuszki. Zaplanowano kwotę 130 tysięcy na lata 2015-2016. I tutaj Pan Przewodniczący Rady proponuje zmniejszenie tej, poprawkę, nie wstawienie tej kwoty do limitów na rok 2016. Zadanie będzie jakby zadaniem jednorocznym w tym momencie. Czyli 100 tysięcy złotych pozostaje właściwie. To co prawda dla mnie to powoduje również pewne zmiany. W załączniku numer 1 tego poprawka musiałaby dokonać zmian związanych z limitami wydatków. Państwo muszą mi zaufać, że ja to właśnie te 100 tysięcy limity zmniejszę w roku 2016, bo musiałabym przedstawić Państwu ten załącznik poprawiony. Czyli jeśli mogę wskazać ewentualnie, w której pozycji będzie ta poprawka, a czy ja mam przyjemność przygotować ten załącznik, korzystając z tego, że będzie rozumiem, że te pieniądze mają dać na górę. Co to ma wspólnego? Nie. Panie Przewodniczący, co to ma wspólnego z całą tą uchwałą? Już mówię, Panie Radny. Otóż, jeżeli mamy podejmować decyzję dotyczącą sporego bądź sporego kontynuację już raz podjętej decyzji o zwiększeniu kwoty na inwestycję stadionową, tak ją nazwijmy w skrócie, i teraz mamy podejmować kolejne decyzje finansowe, no to musimy w jakiś racjonalny sposób wreszcie zawiązać sznurowadła mocniej i zacząć oszczędzać w naszym budżecie. Za 2 tygodnie myślę, że uda mi się zwołać sesję budżetową. I to będzie miało jak gdyby następstwa. Myśmy, zwróćcie Państwo uwagę, zostali postawieni w przeciwnej sytuacji. Za 2 tygodnie mamy
mamy sesję budżetową. W tej chwili ze względów, mogę w przybliżeniu, pani Beata już wystraszona, że będzie musiała tę sesję przygotować. W tej chwili musimy podjąć ze względu na inne ustalenia taką, a nie inną, takie, a nie inne ruchy. Więc ja już wybiegając jak gdyby naprzód w poszukiwaniu, racjonalizuję budżet przyszłoroczny, panie Stanisławie. Skoro musimy w jakiś określony sposób wykonać, a taka jest nasza wola, myślę. W takim razie jest taka propozycja. I tyle. I 30 tysięcy to załatwia sprawę? 100 tysięcy. To już jest pierwszy ruch. Pierwszy ruch, pierwszy gest. Czyli wyrzucimy tą pozycję. Tak jest. 1, 3, 2, 2. Tak jest. W ogóle z budżetu na... Być może, będziemy dyskutować. Tak jest, my dyskutujemy na wiele rzeczy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? I nie chcę zabrać głosu. W takim razie, czy pani Balca... Znalazłam tą pozycję, przepraszam, w kolumnie 11.3. W roku 2016 określona jest kwota 2188 tysięcy, będzie o 100 tysięcy złotych. Okej, okay, tak, chyba bardzo. 11.3 w roku 2016. Strona 8. Strona 8. Kolumna która? 11.3. Co się tam zmienia? Natomiast czy nie dotykamy kwestii poprzednich. W takim razie zapytuję, wszystkie formalne sprawy związane z tym ruchem zaraz po sesji z panią Beatą wypracujemy. Kto z pani panów rady jest za przyjęcie proponowanej przeze mnie poprawki? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Trzy. Dziękuję bardzo. W takim razie nie pozostało nic innego, tylko przegłosować całościowo uchwałę. Pozwolicie państwu z autopoprawką. I z załącznikami jak niesionymi. Kto z pani panów radnych przeczytał? Uchwała numer będzie jeden dzisiaj Rady Miasta Pionki z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228. Artykuł 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta Pionki uchwala co następuje. W uchwale Rady Miasta Pionki nr 4 łamane przez 28 przez 2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-30 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik numer 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały z poprawką. Paragraf 2 wykonanie uchwały wyraża się do wyższego miasta Pionki. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały w brzmieniu jak przeczytałem, proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, 11. Kto jest przeciw? Dwa. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy porządek. Oświadczenie po uchwale. Oświadczenie po uchwale. Proszę bardzo, proszę oświadczyć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może mi się tylko wydaje, ale mam wątpliwość, czy nie z wadą została podjęta ta uchwała, ponieważ uchwała jest złożona przez burmistrza, a poprawek, wnosi poprawki, proponuje pan przewodniczący. Nie wiem, czy to, czy nie... Zgody nie można. Rację. W momencie, kiedy zgłaszałem, pan burmistrz był nieobecny, pani wiceburmistrz nie zgłaszała sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Nie sprzeciw, zgoda musi być. W takim razie, proszę ją w takim razie podejmować stosowne decyzje. W tej chwili uważam, że... No, zapytać, czy jestem w stanie głosować raz jeszcze, że nie wróci pan na Facebooku. Oczywiście, że nie ma. Czy pan może ten film nagrać, on powie, że nie ma. Projekt uchwały był przedstawiony przez burmistrza. No i wszelkie zmiany będą być za jego stroną, tak? W tej sytuacji no, będziemy się bawić. Zamykam sesję, dziękuję bardzo. Ja proponuję, proszę państwa, żeby przegłosować bez wady. Chyba, że się chcemy bawić w klocki. Pan przewodniczący. To jest niepoważne, szanowni państwo. Jeżeli państwo zamkniecie sesję, czyli w takim razie zmuszacie nas do wnioskowania o kolejną sesję nadzwyczajną. Chyba, że tak państwo chcecie, macie czas tyle, no proszę bardzo. Albo możemy tę wadę usunąć na tej sesji i zakończyć sprawę. To zależy od pana przewodniczącego. Panie burmistrzu, w takim razie, jeżeli uważa pan, zapytuję pana wprost. Panie przewodniczący, zamknął pan sesję. Nie zamknął. Jeszcze nie. To proszę otworzyć. Jeszcze nie. Wydział za. Ograniczenie kwoty na rok 2016 o 100 tysięcy złotych. Pozostawienie roku 2015 o 30 tysięcy złotych. Tamta sprawa do przedyskutowania. To wyrażam zgodę po to, żeby iść naprzód, a potem będziemy w następnym budżecie będziemy dyskutować. Proszę uprzejmie przegłosowanie za zmianę zgody. Tak, w takim razie zgoda została wyrażona, w związku z powyższym musimy, proszę państwa, odwrócić uchwałę. Unieważnić jej powtórzyć głosowanie w tej sprawie. To jest. Przepraszam. To jest właśnie tak, jak tu cała procedura muszę. To jest za autopoprawką, za zgodą. Znaczy, za uchwałą z tymi autopoprawkami. Burmistrza miasta Pionki. W takim razie, kto z państwa, żeby już ostatecznie zamknąć tę sesję, kto z państwa jest za przyjęciem całości z autopoprawką, za zgodą burmistrza, czyli burmistrza miasta Pionki zaprowadził do sesji. Czy wszystko jest jasne? Czy są jakieś wątpliwości? To jest za. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? 2. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? 1. Ja chciałbym podziękować panu radnemu za to, że się zreflektował i zwrócił na to uwagę. Ja również dziękuję panu radnemu Stanisławowi Patronowi. No, doświadczenie zadziałało. Jest bezcenny, ale proszę państwa, widzę wszyscy kompromisy. Ja chciałbym w tej chwili, zamykając sesję, bardzo podziękować. Chcę jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, podkreślam. To była z całą pewnością najtrudniejsza sesja, jaką mieliśmy w tej kadencji. Nie chciałbym, żeby jeszcze kiedykolwiek zdarzyła się taka sytuacja, że my jako Rada stawiani jesteśmy w sytuacji nadspodziewanej, ja nie mówię, że w tej chwili, ale tygodnie, miesiące temu i konsekwencje tego potem ciągną się tak, jak się ciągną. Każdy z nas ma prawo mieć własne zdanie i to jest wszystko na ten temat. Dziękuję państwu za to. Panie przewodniczący, sekundę.
Sekundę. Za chwilę jeszcze umożliwię każdemu z Państwa wypowiedzenie się, ponieważ zaraz poinformuję. Już sesja jest zamknięta, ja za chwilę Państwa poinformuję, że mamy kolejną sesję. Zaproponuję Państwu obecność. Proszę o obecność. Zamykam, bo już mi się numery mówią. 17. Nadzwyczajną sesję Rady Miasta w piątka. I to jest wszystko na ten temat. Sekundę. To znaczy może nie. Czy Staszek chce się... Nie, nie w ramach sesji. Nie w ramach... Ja chcę zabrać głos, ale nie w ramach sesji. Ja też mam nie w ramach sesji przekazanie panu... Bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę Państwa, chcę tylko wykorzystać ten moment, skoro jesteśmy wszyscy i są media, bo jestem poproszony o to, żeby zaprezentować Państwu pewien wniosek, propozycję i całemu społeczeństwu za pośrednictwem mediów. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy, Starostwa Rada, Przewodniczący Rady Miasta Piątki, pan Zbigniew Belowski oraz Radni Miasta Piątki. Dlatego to czytam. Szanowni Państwo, Zarząd Oddziału Powiatowego Starostwa Rada Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątkach zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu idei wsparcia finansowego na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego TPD w Piątkach, które mieści się przy ulicy Leśnej 7. Organizujemy akcję pomocy na podstawie pełnomocnictwa znak, liczba dziennika i tak dalej z dnia 28.10.2015 roku udzielonego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Pozyskane w ten sposób środki finansowe w całości zostaną przeznaczone na cele statutowe naszej organizacji. W zamian za okazaną pomoc każdy darczyńca otrzyma znaczek z logo TPD Przyjaciel Dziecka jako potwierdzenie dobrowolnej wpłaty na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątkach, które prowadzi świetlicę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z miasta Piątki. Podpisali skarbnik Oddziału Powiatowego TPD Helena Grzeszykowska oraz prezes Oddziału Powiatowego TPD Emilia Mąkosa. Kto z Państwa będzie chciał się w szczegółach zapoznać z tym zagadnieniem? W biurze Rady będzie ten dokument, Pani Dorota, proszę bardzo. Kolega Stanisław. Jesteśmy po sesji, jest taka luźna uwaga dotycząca naszej pracy budżetu. Panie Przewodniczący, musimy razem wszyscy tutaj, jak jesteśmy dzisiaj, jest okazja ustalić, jaki dzień przyjmujemy, że my wszyscy otrzymaliśmy budżet miasta jako radni i idąc w ślad za uchwałą budżetową, która mówi, że po otrzymaniu budżetu komisje pracują nad wypracowaniem wniosków i uwag do budżetu w ciągu 7 dni. W ciągu 7 dni komisje muszą wypracować te wnioski i przekazać to do komisji budżetowej, która z kolei ma 7 dni na opracowanie wspólnego wniosku i opinii o budżecie i złożenie panu burmistrzowi, który następnie musi się do tych wniosków ustosunkować do sesji plenarnej budżetowej. I chciałbym, żebyśmy tę drogę sobie wyznaczyli, od jakiego dnia przyjmujemy, ustalamy sobie między sobą, że otrzymaliśmy budżet i zaczynamy. Liczymy 7 dni i tak dalej. To jest nasza wspólna sprawa techniczna. Chcę tylko poinformować jeszcze, koleżanka Ewa pokazuje mi tutaj koncepcję wstępną. Tak, daję panu dwa słowa. Może na powiedzieć słowo chodzi. Proszę Państwa, jak wiecie, jesteśmy, to jest informacja tylko taka zupełnie nieformalna. Jesteśmy bombardowani z różnych stron różnymi propozycjami wykorzystania przestrzeni, która jest własnością miasta Piątki. Z
przeznaczeniem na cele przemysłowe polegające na utylizacji, najprościej mówiąc i najbardziej kolokwialnie, odpadów różnego typu, szkodliwych, mniej szkodliwych itd. Nasze stanowisko wspólne jako Rady jest jednoznaczne w tej kwestii i można powiedzieć, że ono jest nie wynegocjowane, ale w naturalny sposób wynika z naszej oceny wartości tego majątku, jakim jest las dookoła i nasze własne zdrowie. Natomiast tutaj mamy pewną propozycję, która jest nieco odmienna i nie wiem, czy brata, czy to już zostało skserowane? Tak, tak. Więc chciałbym, żebyście Państwo z tą sprawą zapoznali. Ja nie będę już tego dekretował, ale w związku z tym, że Państwo się zapoznajmy się z tym w miarę szybko i w niedługim czasie myślę, że pilotująca pani wiceburmistrz tę sprawę jakoś uzgodnimy wspólny termin spotkania, żebyśmy mogli przeanalizować to zjawisko. Czy ono nie jest przypadkiem korzystne dla nas? W jakim stopniu może być? I spotkamy się niebawem wspólnie z osobami potencjalnie zainteresowanymi, takimi jak nowy zarząd PWKC, bo to chodzi o stworzenie pewnej spółki wspólnej z miasta. A więc różnica jest, krótko mówiąc, taka, że tego rodzaju działalność gospodarcza byłaby pod nadzorem miasta, nie byłaby poza naszą kontrolą. I to jest ten moment, kiedy w określony sposób możemy wpływać. Więc proszę się zapoznać. Ja poproszę w tej chwili o 5 minut przerwy. Informuję Państwa tylko o jednym, że pan burmistrz złożył wniosek o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Państwo o tym wiedzą, jeżeli ktoś informuje, że odbędzie się ona za 10 minut. Jeżeli ktoś, Państwo wiecie, krótko mówiąc, jak przyjdziecie, to przyjdziecie.